Witam o tak wczesnej porze. 8 godzina, 7:57 dokładnie. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać golenie moją pierwszą brzytwą, którą kupiłem 7 lat temu. I od której zaczęła się moja przygoda z goleniem. Taka ładna brzytewka. Ja sobie ją przedwczoraj od nowa naoszczyłem. Ona już nie była używana gdzieś z 5 lat. Tak mi się wydaje, około 5 lat. I nawet nie mam filmiku z nią, to też nie wiem czemu. 7 lat temu, pamiętam jak do dziś, obejrzałem filmik kolegi z forum o Niku Zenek. On kiedyś wsadził filmik na YouTube'a i gdzieś ten filmik mi się pokazał. Tego filmu już nie ma oczywiście, ale powiem Wam, od tej pory po prostu się zakochałem w takim goleniu i przez pierwsze chyba 2 lata goliłem się tylko i wyłącznie brzytwą. Okej. Dobra, ja sobie zmoczę zarost i sobie to jeszcze trochę pogadamy na temat mojego pierwszego razu. Okej, zarost zmoczony. Ja sobie dzisiaj użyję Arko, bo mam taki prawie co powinno to zadrzeć. Arko, tu mam jakąś gąbkę. Dobra. Pędzelek się wmoczy, Omega. I sobie jedziemy. Chciałbym Wam też pokazać, że na pierwszy raz nie musi być to jakoś brzytwa za wielkie pieniądze. Ja dałem za nią, nie wiem, tak Wam mówię, 20-40 zł. Kolega z forum był taki uprzejmy, Degodia. Też go gorąco pozdrawiam. Jego chyba już na forum nie ma. Może ogląda ten film. Albo będzie oglądał. To gorąco go chciałem pozdrowić, bo naprawdę nauczył mnie ostrzyć. Dużo wskazówek mi dał. Brzytwę mi naostrzył, moją pierwszą. I dostałem od niego pas. To jest jego pas, nawet ten drugi tak samo. Więc gorąco się pozdrawiam i dziękuję za to. No i co? Robimy pianę. I oczywiście po jego filmie trafiłem na forum brzytwa.org i tak się właśnie zaczęła moja przygoda z całym tym tradycyjnym goleniem. Dobra. Brzytwa dosyć wąska, 4/8. O, jak się dawno nim nie goliłem. No mówię Wam, chyba z 5 lat. Jedziemy z tym koksem. Idzie. Idzie panie jak ta lala. Druga strona. Się będzie szybko. Fajna pogoda się robi, trzeba iść na rower.
Ta brzytwa oczywiście już mam wyprowadzoną krawędź tnącą, więc samo ostrzenie nie było żadnej filozofii. Więc takie brzytwy też dają radość z golenia. Idziemy drugie przejście. Mam nadzieję, że wczorajszy filmik o ostrzeniu trochę Wam pomoże. Nie wszystko, co chciałem w nim powiedzieć, zostało powiedziane, ale no coś tam jest, a wiem, że takich filmików jest mało. Tak. Pamiętam, co ja się tą brzytwą nakombinowałem. Kurde, te pierwsze początki. Ale pamiętam, że po 3 czy po 4 miesiącach już nagrałem filmik. Tylko z inną brzytwą. Kupiłem ją od Wagi. Tą brzytwę Bauty. Więc mi golenie poszło szybko. Gorzej oczywiście było z ostrzeniem. To jednak trzeba się swoje nawkurwiać. Okej. Prawie nie ma w ogóle kremu. Będzie. Pyk. Jak widzicie, szybko poszło. Gdybym nie mówił, było jeszcze szybciej. Przed pracą się można spokojnie ogolić brzytwą. Nawet żebym się tak nie usmarował. Do tego liderek. Dzisiaj taki szybciutki filmik. Oczywiście ja nie twierdzę, że golenie brzytwą jest tylko i wyłącznie najsłuszniejsze i najlepsze, ale sprawia na pewno dużo frajdy. I tak jak widzicie, taka brzytewka malutka
też może być na początek w ogóle do golenia. Więc ja ogólnie polecam. Się go naciachnął mnie. Ogólnie polecam takie brzytewki też, 4/8 i sprawiają dużo radości. Życzę Wam wszystkim miłego dnia. Wiosna powoli idzie, z czego się bardzo, bardzo cieszę. Ja idę na rowerek i pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się, cześć.